Przezrocze numer 47. Konflikt z załogą na tle zmiany oświetlenia. Oświetlenie w oddziale obróbki ręcznej było niewłaściwe i niewystarczające. Mistrz tego oddziału, Bobrowski, od dłuższego czasu czynił starania o ulepszenie oświetlenia, lecz ciągle bezskutecznie. Kiedy wreszcie dowiedział się, że jego interwencje odniosły skutek, postanowił podzielić się tą wiadomością z załogą. I oto widzimy go wśród pracowników, którym przekazuje wiadomość o zainstalowaniu nowego oświetlenia. Przez kilka dni będzie pewne zamieszanie, gdyż roboty będą wykonywane w normalnych godzinach pracy. Proszę więc o wyrozumienie, jeżeli powstaną przeszkody spowodowane pracą elektryków. Na ogół pracownicy przyjęli tę wiadomość z zadowoleniem jako przyjemną niespodziankę. Jedna tylko pracownica miała zastrzeżenia. Była nią Janina Janowska, osoba energiczna i pracowita. I choć oficjalnie nie była brygadzistką, to jednak koleżanki traktowały ją jako swojego zwierzchnika. Janowska obawiała się, że w czasie trwania robót instalacyjnych dziewczęta obniżą swoją wydajność, co wpłynie na obniżkę premii, którą Janowska dostawała zawsze najwyższą. Dlatego też uważała, że roboty instalacyjne należy wykonać po godzinach pracy. W odpowiedzi na zastrzeżenia Janowskiej mistrz wyjaśnił: proszę nie zapominać, że wasze zasadnicze zarobki nie zmienią się, nawet jeśli będą małe przerwy w pracy. Może to się odbić tylko na premii. Pani Janowska, czy to nie pani mnie ciągle nagabywała, że należy poprawić oświetlenie i że to wpłynie na zwiększenie wydajności? Zobaczy pani, że za parę tygodni będzie pani zadowolona. Nie jestem wcale tego pewna. A nawet chwilowe zmniejszenie zarobku to wcale nie taka śmieszna sprawa. Dla pana to drobiazg, a dla mnie ma to duże znaczenie. Pani Janowska, nabiegałem się jak koń, aby załatwić to nowe oświetlenie. Robiłem to dla waszego dobra. Nie miałem szans załatwić tego poza godzinami. Pomęczycie się dzień, dwa, a zobaczycie, że to się wam opłaci. Wkrótce potem pojawili się technicy, dokonując pomiarów oświetlenia na stanowiskach roboczych. Po tygodniu światła były zainstalowane i od razu widać było zmianę na lepsze. Jednakże Janowska nie była zadowolona. Uważała, że światła są za ostre i postanowiła powiedzieć to mistrzowi. Mistrz, przygotowany raczej na pochwałę, mocno się zdziwił krytyką Janowskiej. Pani Janowska, ja pani nie rozumiem. Tyle się nacharowałem, żeby zmienić to oświetlenie. Wszyscy są zadowoleni z wyjątkiem pani. Co się stało? Czy może zrobiłem coś niewłaściwego? Ależ nie. Tylko, że pan obiecał, że zmiana oświetlenia wpłynie korzystnie na zarobki. Tymczasem z powodu bólu oczu wyrabiam mniej. No i mniej zarabiam. Pani Janowska, niech pani będzie cierpliwa jeszcze przez parę dni. Jak wzrok się przyzwyczai, to bóle miną. Bobrowski jest zdezorientowany, ale Janowska wie, do czego zmierza. Popatrz, Marysiu. Mam zupełnie czerwone oczy. A tobie nie szkodzi to oświetlenie? Oczywiście, że szkodzi. Mówiłaś mi dziś, że cię głowa boli. To na pewno od tego światła. Wkrótce potem Janowska poprosiła mistrza na stanowisko pracy i w obecności pracownic powiedziała: oświetlenie trzeba zmienić. Jest za ostre i oczy bolą. Chwileczkę, pani Janowska. Oświetlenie zostało wprowadzone na podstawie orzeczenia specjalistów. To nie może szkodzić. Widocznie pani zatarła oczy i dlatego są czerwone. Dlaczego nie pójdzie pani do ambulatorium, żeby pani coś pomogli? Byłam w ambulatorium już kilka razy. Nie zwracałabym się do pana, gdyby to nie była poważna sprawa. Koleżanki też narzekają na oczy. A przyczyna na pewno leży w oświetleniu. Janowska ma rację. Ty świadczysz, zawsze mam rację. Tak. A niech to diabli. Mistrz zdaje sobie sprawę, że pracownicy oczekują od niego zajęcia jakiegoś stanowiska. Jakie stanowisko zająłbyś ty, będąc na miejscu mistrza Bobrowskiego?